I mamy nadzieję, że dzisiaj także będzie jakaś sytuacja, która pozwoli nam na lepszą grę. Od razu mocno w wykonaniu. Osakiewicz, wrzucona piłka, ale tam dublowali od razu obrońcy pozycję. Ojama, ładna centra! No i niewiele brakowało się dobrze ustawić. Uwaga, idziemy trójką. Brawo, dobre zagranie w tempo. Troszkę za plecy idzie Kosakiewicz, nie dostanie podania. Mateusz Michalski dobrze wyłożył do Możdżenia. Chyba powinien to Możdżeń odgrywać w prawo. Fundambu, proszę, jak spokojnie przechodzi między piłkarzami Stomilu. Może teraz wreszcie zagramy lewą stroną. Patryk Mucha musi wrócić. Brawo. Puścił Możdżeń piłkę, nie przyjmując jej. Mateusz Michalski. Czyżby na obiegnięcie? Tak, ale zdublowali pozycję. No i świetnie w obrony. No ale Mateusz Michalski do tej piłki dojść nie mógł. Japończyk przez plecy Mateusza Możdżenia, który zbiera oklaski. Na prawej nodze ma piłkę. Dogrywa. Niestety niedokładnie. Na prawo. Kosakiewicz trafił w zawodnika Stomilu. 22 minuty gry. Możdżeń. Próba strzału. O właśnie, o to chodziło. No ale nie jest to prosta sytuacja. 24 minuty gry poza nami. Płasko po ziemi. Fundambu. Ajajaj. Jedny odbiór. Teraz musimy już grać dwójką tylko. Fundambu sobie świetnie poradził. Trzech na trzech pod bramką. Jednym z wodem. Ogrywa dwóch zawodników, a ratuje Stomil. Po tej akcji. Podejść poza linię środkową. Próba klepki. Japończyk po prawej stronie. Płasko po ziemi. Bardzo niebezpiecznie. Ho, ho, ho. Na 16 zostaje Możdżeń. Wybita piłka. Nie ma strzału z powietrza. Teraz brawo! Ależ cudowny gol! Merwin Fundambu! Tylko on tak potrafi. Wręcz powiedziałbym, fantastyczna sztuczka naszego napastnika. Jak on to zrobił? Obejrzyjmy jeszcze raz zagranie piłki, a on od razu z powietrza trafia w górny róg. No bez zatrzymania piłki. Tylko będą musieli szukać szansy. Strauss, mocna piłka na prawą stronę. Bardzo dokładnie zagrali. No i uderzą. Czyli jakby śmielsze ustawienie. Brawo, Mateusz, świetne nagranie do Łukasza Kosakiewicza. Łukasz wrzuca, ale tam jest bramkarz. I wychodzi pewnie. Puszcza arbiter grę. Fundambu się już podnosi. Mateusz Michalski nie z tej strony. Próba strzału. Toki Hinoki już przy piłce. Grał w klubie Kyoto Shiko. Zawodników. Znów złe zagranie. Jest Możdżeń, jest Kun. Walczą o piłkę. Robak do Fundambu. No tam w ostatniej chwili poradzili sobie. Ach, teraz Dominik Kun. Ładne podanie. Staramy się, dwóch zawodników z Stomilu. Muszą widzewiacy zaatakować. Proszę, jak groźny jest Fundambu, ale jeszcze bardziej groźny. Wymieniali tam uwagi. Dobra centra na bliższy słupek. Wyskoczył do główki widzewiak, ale nie trafił. Jeszcze nie koniec. Brawo, Patryk Mucha. Zagrał do tyłu. Możdżeń, Fundambu. Proszę, jaki prosty zwód. No cudowna akcja. Ależ ten chłopak ma repertuar zagrań nie do skopiowania. Jak gramy szybko, to jest dla niego raj. Wychodzi. Oj, teraz Marcin Roba. Zostaje z tyłu Mosakowski tylko. Ładna centra! Ojej, jej. Barca goni go wprawdzie Hinoki Kyoto. Jaka jest decyzja arbitra? Rzut karny! 57 minuta pokazuje.
Jeszcze raz ten powrót, to jest faul. Łapał najpierw naszego zawodnika. Na linii bramkowej Nowak, prawa noga Robaka przy słupku. Nowak tam chciał jeszcze krzyknąć coś w kierunku kolegów, a Marcin Robak strzelił niezwykle zespołu gości, ale wewnętrzna część stopy. Koki Kinokio przy linii bocznej. Nie przesunęliśmy obrony, uwaga! Bardzo niebezpiecznie było. Na linii bramkowej prawie cały zespół Widzewa także. No i Mleczko spokojnie, bo tam wraca Możdżeń do Tanżyny. Mateusz Michalski, gramy piłką. Ale ta odbija się nie tak, jak spodziewali się Widzewiacy. Dominik Kun świetnie do Robaka. Robak, Kun biegnie środkiem. Piękna piłka od Robaka. Kun zablokowany niestety. Na drugą stronę, brawo. Tak właśnie trzeba. Kosakiewicz. Takie sytuacyjne przyjęcie, świetnie Mateusz Michalski. Płasko. Wejdą na boisko. Proszę, jak niebezpiecznie. Pole karne, ale w środku pola karnego. Karol musi znaleźć miejsce. Ale śmiał sytuację. Krystian Nowak mógł to skończyć. Jeszcze utrzymaliśmy piłkę w boisku. Jeszcze jedna centra. I próbował w bardzo trudnej. 89. minuta, Lech. No i niebezpieczna piłka. Trafi. Teraz zgubił piłkę jeden z zawodników Stomilu. Czy zdążymy dograć jeszcze kontrę? Nie, bo arbiter już bierze gwizdek do usta w ten sposób.